Teraz chcemy skoncentrować się na Bożym Słowie. Chcemy popatrzeć na tego, który jest naszym Panem, naszym zbawicielem, który jest dobry. Bo wiem i wyznaję i mówię, że Bóg jest dobrym Bogiem. Jest Bogiem, który interesuje się każdym z nas. Jest Bogiem, który widzi, słyszy płacz, ale też radość każdego swojego dziecka. Była śpiewana przez naszą grupę uwielbienia pieśń o tym, który trzyma w swoim ręku Siedem Gwiazd, który przechadza się pośród Siedmiu Świeczników, jak mówi Boże Słowo, ten, który przemawia do swojego kościoła. I chciałbym przypomnieć i dzielić się i mówić na temat tego, że On stoi u drzwi Twojego i mojego serca. To jest dobrze wiedzieć, że Bóg nie jest daleko od nikogo z nas. Pomyśl przez chwilę. Oto Bóg dał taką obietnicę i powiedział to wyraźnie w swoim słowie, że On jest blisko człowieka. Jest blisko i właściwie list do Rzymian mówi, że jest na odległość Twojej i mojej modlitwy, często westchnienia, często zawołania do Boga. Blisko jest Pan, bliski jest Pan tym, którzy Go wzywają szczerze. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Objawienia, trzeci rozdział. Będę czytał od 14 do 22 wiersza. A do anioła zboru w i napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny, albo gorący, a także źletni, nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania, godzien Nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja, rozmaści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Drodzy, jest to jeden z siedmiu listów Jedno z siedmiu proroc skierowanych do siedmiu zborów w Azji, tam gdzie te zbory były. I Pan, który przemawia do swoich zborów, możemy widzieć już na początku tej księgi, że On jest tym, który przechadza się po swoim kościele. On jest tym, który jest obecny. On jest tym, który zna doskonale każde swoje dziecko. Biblia mówi, że on zna nas po imieniu. Biblia mówi, że jesteśmy wyrysowani na Jego dłoni. On zna każdego, każdego z nas, każde swoje, swoje dziecko. List, czy te listy, które są skierowane do zborów, mają, są różne w swojej treści, dlatego że tak różne było życie tych zborów? Powiemy, my wiemy doskonale, że jedne zbory żyły naprawdę w bliskiej relacji społeczności z Bogiem, a inne zbory wymagały wiele naprawy wiele musiały zmienić w swojej, mówię o tych, którzy należeli do tych zborów w swoim nastawieniu do Pana, w swojej relacji w społeczności z Panem. Na przykład zbór do Efezjan, ten pierwszy zbór wymieniony, właściwie taki zbór matka, od którego powstało wiele zborów w Azji. Po tym jak apostoł Paweł założył ten zbór, wręcz został bardzo mocno, bardzo dość ostro potraktowany przez Pana. Gdzie Pan mówi, jeśli się nie upamiętasz, ja ruszę ten świecznik sprzed mojego, sprzed mojego oblicza, wróć do tej pierwszej miłości, bo inaczej, bo inaczej po prostu będę musiał coś zrobić radykalnego w Waszym życiu. Kiedy czytamy do tego zboru w Laodycei, drodzy to miejmy tą świadomość, to jest skierowane słowo do konkretnego zboru, do wierzących i właściwie wszystkie te listy skierowane są do wierzących, zbawionych, odrodzonych ludzi. Ale tak jak jest w naszym życiu, jesteśmy raz bliżej, raz gdzieś tam letniejemy, odchodzimy od tej bliskiej relacji z Bogiem. Nie tracimy jej. On jest naszym Panem, ale coś, coś co wymaga no, radykalnej zmiany, jest potrzebne i Pan o tym, pan o tym komunikuje. Jeśli Pan. Słowo Boże dotyka Ciebie. Jeśli Słowo Boże pociesza Ciebie, jeśli Słowo Boże osądza Ciebie, to jest to dobry symptom tego, że ciągle jesteś wewnętrznie wrażliwy na, na głos Pana na, na, na Jego Słowo, to znaczy, że, że ta relacja, ta społeczność z Bogiem jest, Ciągle zachowywana, nawet jeśli Słowo Boże cię osądza. To znaczy, że to jest dobry symptom, że ciągle jest ta wrażliwość we mnie, że, że Bóg może mi pokazać, i Pan może mi pokazać, że coś jest nie tak, nie tak w naszym życiu. Oto Pan mówi do zboru w Laudycei, o którym mówi, że jest bliski wyplucia z Jego ust, z wymiotowania przez Niego. Ten zbór nie daje Panu radości, satysfakcji. A jednak, moi drodzy, cały ten list, pomimo takiego duchowego stanu, cały ten list jest przejawem wielkiej miłości Pana do Kościoła. Chociaż ten Kościół dryfuje, chociaż ten kościół e, zmierza w niewłaściwym kierunku, oto Pan wcale nie zrezygnował z nich. Oto Pan jest całym sercem zaangażowany po ich stronie, aby pomóc im wrócić do tego właściwego miejsca, a, aby stali się na nowo gorącymi w swojej społeczności z Bogiem. Aby to, co działo się w ich życiu na początku, kiedy się nawrócili, aby było na nowo obecne w ich życiu. Kiedy Pan mówi do, do tego zboru, oto stoję u drzwi i kołaczę do Ciebie, to drodzy, nie mogę inaczej sobie tego wyobrazić, jak tą walkę Pana o ten zbór i o tych konkretnych ludzi w tym zborze. Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że tylko miłość Pana mogła taką postawę sprawić w nim, prawda? Bo jeżeli by on nie miłował, a Boża miłość jest zdumiewająca i łaska Boża jest zdumiewająca, to przecież on mógłby po prostu pozwolić im i brnąć dalej w tej letności, aż przestaliby słyszeć głos Pana w swoim, w swoim, w swoim życiu. Moi drodzy, i przede wszystkim to słowo skierowane jest właśnie do Kościoła, do nas. Ale także to słowo jest skierowane jeszcze do tych, myślę, że możemy go tak użyć, do tych, którzy gdzieś tam słyszą słowo, słyszą wezwanie do tego, aby otworzyć drzwi dla Chrystusa. I zwróćcie uwagę, Chrystus nie wyłamie drzwi Twojego mojego serca, ale On czeka. Aż Ty i ja otworzymy się, zaprosimy Go do naszego życia i On wtedy jest gotów wejść i sprawić y, i dać nam swoje, swoje zbawienie. Tak więc ten list, jak każdy z tych siedmiu, także ten list pomimo y, tego złego stanu, tego, tego zboru, oto Pan jest blisko, Każdego swojego zboru i każdego swojego dziecka. I tutaj Pan mówi tak: mów, Mówi do Anioła zboru, do przełożonego zboru, zboru w Laodycei. Ten zbór w Laodycei i to miasto, w którym ten zbór się znajdował, było miastem, które świetnie materialnie prosperowało. To było bogate miasto. Laodycea znaczy sprawiedliwość narodu, oznacza zwyczaj, prawo, sąd, ale Keja oznacza po prostu sprawiedliwość narodu. I to miasto, jak powiedziałem, było bogate, o dobrze rozwiniętym przemyśle tekstylnym. Słynęło z wyrobów z czarnej wełny, były tam liczne giełdy, kantory, wymiany pieniędzy. Ponadto znajdowała się tam Akademia Medyczna, gdzie z proszku frigijskiego produkowano maść do oczu. A więc zobaczcie, że to poselstwo i to przesłanie tego listu jest umiejscowione i pan bierze pod uwagę ich codzienne życie, warunki w jakich żyją i pan próbuje im wyjaśnić czego potrzebują w oparciu to czym żyją na co dzień, z czego korzystają na co dzień. Moi drodzy, taka uwaga, że nie zawsze dobrobyt, nie zawsze dobra Dobre, materialne prosperowanie jest oznaką, że moje życie przed Bogiem jest w porządku. Nie. Czasami ludzie się sugerują, mówią: O, ja mam Boże błogosławieństwo, bo mam błogosławieństwo materialne, bo Bóg mi błogosławi w tym i w tamtym. To wcale to może być, ale wcale nie oznacza, że Twoje czy moje życie jest właściwie prowadzone przed, przed Bogiem. Kiedy, czytasz, kiedy czytamy historię Izraela, kiedy prorokuje Ozeasz, Amos za między innymi za czasów Jeroboama II, króla izraelskiego, to jego rządy pięćdziesięcioletnie ponad były rządami, w którym Izrael niesamowicie dobrze ekonomicznie prosperował. A wiecie, jakie było poselstwo Ozeasza i Amosa? Pokutujcie, pokutujcie. I weźmiesz sobie kobietę i, nadasz, i będziesz miał z nią dziecko, i nadasz mu imię, nie mój lud. Tak więc to, że dobrze ci się powodzi, chwała Bogu, niech cię dobrze powodzi każdemu. Ale pamiętajcie, że to nie jest żaden wyznacznik tego, że to musi równoznaczne być z tym, że dlatego mi się tak powodzi, że moje życie jest tak dobre, że już nic nie muszę zmieniać. Może być zupełnie, zupełnie inaczej. Muszę inaczej przetestować swoje życie niż w oparciu o materialne powodzenie. Chociaż wierzę, że Bóg chce nas błogosławić materialnie, chce zaspokajać nasze, nasze, nasze potrzeby, ale tutaj musimy być bardzo, bardzo ostrożni. A więc Pan przemawia do tego zboru. Chce, żeby oni nie mieli wątpliwości. Pan się przedstawia. Ten, który mówi, się przedstawia, mówi do Was Amen, mówi do Was świadek, który jest wierny, prawdziwy, który jest początkiem stworzenia Bożego. Niesamowite słowa. Bo jeżeli mówi do Was Amen, to, to jest imię Pana. Amen znaczy, samo w sobie Amen znaczy świadek wierny i prawdziwy. Amen znaczy też za prawdę, za prawdę. Jest takim potwierdzeniem czegoś. Kiedy mówimy w zborze amen, to mówimy tak, zgadzam się, tak jest właśnie. Ale to podstawowe znaczenie oznacza kogoś, kto jest świadkiem wiernym i prawdziwym. Czyli oznacza wierność i prawdę. Tutaj nie może być żadnej pomyłki, że kiedy zbór w Laodycei czyta ten list, to słowo prorocze od Pana. Oni muszą mieć i powinni mieć tą świadomość i przekonanie. To nie jest ktoś, kto jest niewiarygodny. Mówi świadek prawdziwy, wierny i musimy poważnie potraktować jego, jego słowo. W księdze i proroka Izajasza 65-16 Bóg w Starym Testamencie nazwany jest dwukrotnie Elohim Amen. Bogiem Amen. Czyli tutaj przemawia Jezus, a tutaj przemawia Bóg i to też pokazuje nam na, tą, na boskość Jezusa Chrystusa. I to imię Boże Amen Pan intensyfikuje, mówi: przemawia do Was, to tak było, by brzmiało dokładnie tak: przemawia do Was świadek wierny i dalej, świadek wierny i prawdziwy. Zintensyfikowane to Amen zostało jeszcze o to wyrażenie świadek wierny i prawdziwy. Tak, żeby zbór, żeby wierzący, żeby Boże dzieci nie miały żadnej wątpliwości. Jeżeli jest świadkiem, jeśli jest wierny, jeśli jest prawdą, to mówi prawdę. Doskonale wie. Wiecie, najgorszą rzeczą jest, kiedy ktoś by próbował mówić o nas. Rzeczy, fakty, które są nieprawdą, bo to, to nas zwiedzie, a nam nie pomoże. Ale lepiej wolę, żeby lekarz, i tutaj Pan występuje jak lekarz do, do swojego zboru, który mówi jasno, mówi to w miłości, w wielkiej trosce, ale mówi jasno, gdzie jest choroba, co dolega tym wierzącym w zborze w Laodycei. Wiecie, wolę mieć taką prawdę i wiedzieć, niż lekarza, który próbuje mnie zwodzić i oszukiwać. A ja po prostu gasnę i moje życie gaśnie, i ja nie mogę zrobić nic i nie robię nic, aby próbować się ratować. Bo przecież gdybym ja znał prawdę, to to by mogło mnie doprowadzić na kolana przed Boga i bym wołał, aby Bóg mnie uratował. Tak jak Izajasz, pamiętacie, przyszedł do króla Hiskiasza mówi uporządkuj dom zostało ci ile? 10? 15 dni? 15, 15, 15 dni z umrzesz prawda? I wtedy on odwrócił się i płacze i woła do Boga, Bóg mu przedłużył o kolejnych kilkanaście lat jego, jego życie tak więc Pan przemawia który jest świadkiem do, 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 tego, do tego zboru. To, to ten, który ma oczy jak płomień. I kiedy kończy się objawienie, 19 rozdział, wiersz 11 i 12, w objawieniu czytamy, że ten, którego oczy są jak płomień, który jest na koniu i idzie jako zwycięstwa, który ma liczne diademy na swojej głowie, imię Jego brzmi Słowo Boże. A my wiemy, kto nosi imię Słowo Boże, kto jest logosem. A więc Pan przemawia do swojego zboru, do swojego kościoła, przemawia z niesamowitą miłością, troską o nich. I chociaż ten zbór swoim życiem, swoją postawą sprawia reakcję wymiotną u tego, który jest głową tego kościoła. To Pan nie rezygnuje z nich i nie poddaje się. Pan o nich walczy. Drodzy, kiedy tak sobie czytam księgę za księgą Starego Testamentu, to muszę Wam powiedzieć, jestem zdumiony niesamowitą miłosierdziem Pana, kiedy Bóg przemawia przez Ozeasza, przez Amosa, przemawia do północnego królestwa bardzo mocno, to cały czas. Dziesięć lat przed zburzeniem Samarii, stolicy Królestwa Izraelskiego, jeszcze Ozeasz wzywa do upamiętania. Jeszcze jest czas, jeszcze mogą uniknąć sądu i gniewu Bożego, ale oni brną dalej bez refleksji. Ale Bóg walczy. Kiedy czytam, jak Bóg walczy o Jerozolimę i walczy o państwo judejskie, kiedy jeszcze, jeszcze za Jeremiasza. Yy, wzywaj ich, gdybyście tylko się odwrócili, nie zburzyłbym Jerozolimy i świątyni. Oni brną dalej, nie słyszą. Oto Pan przemawia do Kościoła. Pan przemawia do ciebie i do mnie. I dobrze jest, dlatego że ten każdy list kończy się, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. A więc... Kiedy jestem w zgromadzeniu, ja nastawiam moje serce, moje uszy. Chcę usłyszeć głos Pana dla siebie. Panie, co chcesz mi powiedzieć? Wiecie, czasami zaśpiewana pieśń przez grupę, czasami wypowiedziane słowo przez prowadzącego, czasami, Ech, a dobrze było, żeby zawsze Ech, słowo kaznodziei, coś zostaje w nas. Pan przemawia w różny sposób, ale ja mam nastawione ucho. Panie, co chcesz mi powiedzieć? I nawet jeżeli Pan mnie karci, jeżeli Pan coś pokazuje, to to jest błogosławieństwo, drodzy, kiedy Ty i ja możemy to widzieć. A więc sytuacja duchowa Pana nie zniechęca. On tutaj mówi nie tylko świadek wierny, prawdziwy. Drodzy, kiedy otwierasz Biblię, czyń to. Czyńmy to z pokorą, czyńmy to z otwartym sercem, czyńmy to z modlitwą, Panie, mów do mnie. Kiedy otwieram Biblię, to pozwól Bogu, Duchowi Świętemu, mówić do swojego serca, bo Pan, który jest Słowem. On stoi za tym słowem i on będzie przemawiał. Tu przemawia też ten, który nazywa siebie początkiem, Arche. Arche oznacza początek i zasadę. Można by było powiedzieć, on jest zasadą wszelkiego istnienia i stworzenia wszystkiego, co jest początkiem. Nic nie powstało samo przez się. Wiecie, to jest, to jest karkołonna, umysłowa spekulacja. Każda rzecz, która jest, wymaga twórcy, tak jak w sensie materialnym, tak i w sensie duchowym i stworzenia. Za tym wszystkim stoi. Ten, który jest zasadą istnienia, początkiem, I tym, który daje początek. W Lisie do Kolosan jest napisane, że w nim i przez niego, w Jezusie i przez Jezusa wszystko zostało stworzone. On jest początkiem, pierwszym przed wszelkim stworzeniem, tym, który daje istnienie i początek. Takim on jest. A więc do zboru przemawia świadek. Amen. Ten, który jest prawdą, przemawia ten, który dał początek w sensie istnienia, ale też duchowego życia temu zborowi. I on do nich mówi. On o nich wie wszystko. Znam uczynki Twoje. Wiem wszystko. Właściwie jest absurdem próbować przed Bogiem coś ukrywać. Ludzie mają taką od samego początku, od Ogrodu Eden reakcją człowieka było ukryć grzech. Ukryć się przed Bogiem. Tak jakby Bóg nas nie widział. Tak jakbym w ogóle można się było przed nim ukryć. Psalm 139, pamiętacie, mówi: choćbym wstąpił do nieba, choćbym gdzieś tam się próbował ukryć w kosmosie. Wiecie, że ludzie próbują yy, osiąść gdzieś na Marsie, na Księżycu, taka wstępna baza, żeby później podbijać kosmos. Co to jest wobec całego kosmosu? To są minimalne odległości. Choćbyś nie wiadomo gdzie próbował uciec, albo na dnie morza się chciał ukryć, albo mówisz, grub mnie ukryje. Ludzie mówią, pogrzebią mnie, rozsypią w proch, Bóg mnie nie znajdzie. To jest nieprawda. Na głos trąby Bożej Biblia mówi: Powstaną umarli. Bóg ma i jest Bogiem pełnym mocy. Nie jesteś w stanie się przed Nim ukryć. A więc pozwól Bogu, pozwól Słowu Bożemu, pozwól Duchowi Świętemu przemawiać do Twojego serca. Bo Bóg dzisiaj przemawia po to, aby nas uratować, pokazać wyjście. I Pan mówi do tego zboru: Ja chcę, żebyście byli nad nowo ludźmi gorącego serca dla mnie żebyście pozostawili waszą letniość, waszą byle jakość. Chcę, żebyście całym sercem przylgnęli do mnie, ja to tak rozumiem. znam twoje uczynki. Wiecie, Bóg nie tylko zna nasze uczynki, zna nasze myśli, zna nasze zamiary. Bóg wie nawet o tym, jak co by się wydarzyło, gdyby zaistniały pewne okoliczności w Twoim i w moim życiu? Gdybyś podjął inną decyzję, Bóg wie, co wtedy byłoby. Ja tego nie wiem, Ty nie wiesz, ale Bóg już wie, do samego końca wie. Jezus powiedział tak kiedyś: Gdyby w Sodomie i może. działy się te rzeczy, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. A więc Bóg daje Tobie i mnie możliwości. Oto mam różne możliwości. Możesz żyć jak chcesz. Każdy z nas może żyć jak chce. Bóg dał wolność. Tylko mówi: Nie wszystkie drogi podobają się Panu, ale tylko te, ta droga, którą jest Jego sposób życia. Tylko ta droga się podoba. Tak więc, Pan wie doskonale wszystko o nich. Czasami może myślisz, Bóg o mnie zapomniał. Bóg się mną nie interesuje. Bóg nie widzi całego mojego trudu, wysiłku, walki, którą toczę. Ale to jest nieprawda. Bóg doskonale wszystko wie. W księdze proroka Izajasza jest takie słowo do Izraela. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu, Moc obfitości. To nic, że jesteś bezsilny. To nic, że jesteś bezradny. Bóg ciągle jest Bogiem mocnym i chce objawić swoją moc w Twojej i w mojej słabości. Amen. I właściwie to nas uczy, że mam nie polegać na sobie, na swojej sile, ale na Jego mocy, na Jego łasce. A więc Pan ich zna. To, co mnie dotyka w tym poselstwie, jest to i dziękuję za to Bogu. On się nie zniechęca moim złym stanem, nawet jeśli jest zły. Wiecie, czasami jesteśmy bardzo surowi wobec upadających chrześcijan. Oczywiście, że trzeba rozsądzić, grzech nazwać grzechem. Ale Bóg nie w ten sposób działa z nami. Kiedy czytam list Jakuba, ci, którzy są duchowi, albo inaczej, którzy mają ducha, kiedy widzisz upadającego brata, idź go napełni, napomni jak? W łagodności. Bo Powiedz jedno. Dzisiaj ty stoisz. On upadł. Ale nie wzbijaj się w pychę, że jesteś tak mocny. Nie pogardzaj nim. Idź, napomnij go, czyli pomóż mu się podnieść, aby on mógł dalej biec. Tak właśnie Pan robi ze zborami, tak robi ze zborem w Laodycei. Posyła słowo, tam jest i karcenie, ale tam jest ogrom serca pełnego Bożej miłości. Pomogę Wam się podnieść. Wiecie, ten zbór jest nawet w takim stanie, że nie wiadomo, czy On jest obecny na ich zgromadzeniach. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Gdzieś znalazł się na zewnątrz. Serc, może nie całego zboru, serc wielu ludzi w tym zborze, ale stoi i kołaczę. Stara się tam wejść. Moi drodzy, Pan nazywa ich letnimi. Bez gorliwości, gorącej miłości. Jeżeli mam miłość do Pana. To mam miłość do Jego Słowa. To, ta miłość do Jego Słowa nie jest taką, e, tylko jakimś takim wiecie, metafizycznym, czymś nieokreślonym, jakimś uczuciem. To nawet nie o to chodzi. Ta miłość jest bardzo praktyczna, że ja reaguję na Słowo. Posłuszny jestem Słowu. W żaden inny sposób nie udowodnię, że miłuję Boga, jak tylko w ten. Bo Pan Jezus sam powiedział: Kto mnie miłuje, słów moich, będzie przestrzegał. A więc oni tego już nie robili. Byli beztroscy, zadufani w sobie, pyszni, zarozumiali. Ich problem był dużo większy niż tylko upadek. Oni byli w tym upadku, zarozumiali i nawet nie wiedzieli, że są w upadku. Że są bliscy wyplucia z ust Bożych. Oni tego nie widzieli. To było niebezpieczeństwo ogromne. Więc to jest tak jak bardzo podobne słowo jak u Ozaasza proroka: Efraim rzekł, Przecież wzbogaciłem się, zdobyłem dla siebie bogactwa, lecz z całego jego dorobku nic mu nie pozostanie z powodu winy, której się dopuścił. Inna była ich samoocena. Jakże często, właśnie człowiek zarozumiały, pyszny, on nie widzi swojego stanu. Wszystko widzi cudowne w swoim życiu, wszystko wspaniałe w swoim życiu. On nie potrzebuje żadnej korekty, niczego. A Pan mówi zupełnie, ten, który jest świadkiem wiernym, mówi: jesteś biedakiem duchowym, jesteś letni, godzien pożałowania, jesteś nagi, ślepy, nie masz białych szat. Musisz coś zrobić. Tak więc ci chrześcijanie, ten zbór znajduje się w wielkim duchowym niebezpieczeństwie. Nie zauważyli nawet, że pana nie ma obecnego wśród nich. Nie widzieli tego. I to pan przemawia z całą miłością. Pan ich karci. Pan ich upomina. Wiecie to słowo y, upominać, karcić oznacza wychowywać, nauczać, poprawiać, ale czasami Dosłownie wręcz i fizycznie smagać, chłostać. Kiedy jest napisane w liście do Tytusa, Łaska Boża nas wychowuje, tak? Tak jest napisane. Poucza nas u nas jest to, abyśmy się wyrzekli wszelkich światowych po bezbożności, wszelkiej porządliwości. Tak. To, to jest tam użyte to słowo PAIDEO. Ta łaska Boża uczy mnie, czasami karci mnie, ale to jest ta Boża miłość, która chce sprawić, żebym naprawił swoje drogi, swoje kroki. Czym mogła się objawiać ta letniość jeszcze? Ja myślę, że oni szli na kompromis ze świeckim sposobem życia. Byli tak, w takim rozkroku. Trochę świata, trochę życia z Bogiem, i nie wiedzieli, w którą stronę się obrócić. Byli w bardzo niebezpiecznym miejscu. Ani zimni, ani gorący. Ani na 100% po stronie Boga, ani na 100% po stronie zła. Oni nie byli tacy, myśleli, no najlepiej tak gdzieś po środku. Trochę z Bogiem, trochę bez. Pan mówi, to jest najgorsze. To jest najgorszy stan. Bądź gorliwy. To słowo gorliwy, ten rdzeń tego słowa greckiego, Pan jakby mówi: stań się na nowo gorący. Przejmi się moim słowem, szukaj mojej obecności. Pan mówi nie tylko bądź gorliwy, ale opamiętaj się odwróć się od wszelkiego zła. Nie szukaj tego bogactwa w tym mieście w pokantorach, nie wiadomo gdzie, w dobrych biznesach. Nie tym się zajmuj. Niech to nie stanie się jakby celem. Szukaj u mnie złota. Czyli mówiąc dosłownie, czy moglibyśmy to tak dać, Szukaj u mnie żywej wiary. Bo wiara przez Piotra, apostoła w pierwszym liście, ta wypróbowana wiara jest cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Wróć inaczej mówiąc do żywej wiary. Przestań się zajmować rzeczami, które tak naprawdę nie są istotne. Nie bogactwo polega na tym, o ile człowiek ma materialnych rzeczy. Nie ten jest bogaty, ale bogaty jest ten, który w Bogu jest bogaty, który ma wiarę, chodzi wiarą w zaufaniu do Boga. Bądź w Bogu bogaty, tak mówi Pan. Przywdziej białe szaty, obmyj się we krwi. Baranka, wyznaj grzech, proś o przebaczenie. Zaufaj temu, że jeśli to zrobisz szczerze, Bóg ci przebaczy i idź dalej, biegnij dalej. Popatrzcie, jak to jest wielka łaska. Syn marnotrawny. Nie przestał być synem, kiedy wrócił, opamiętał się, Pan mu przebaczył. Ale ten syn, który żył z ojcem, był tak samo marnotrawny. Był legalistą, on myślał, że wszystko ma za coś od Ojca. Jak pójdzie krowy po pasie, pójdzie gdzieś tam w oborę wyczyści, to on zyska punkty. Ja wiem, że wiara bez uczynków jest martwa, ale wiecie, że z łaski jesteśmy obdarowani. On nie umiał korzystać. Z tego, co miał w domu ojca, po prostu powiedzieć: Ojcze, a teraz chciałbym zabić ciele i zrobić przyjęcie dla moich przyjaciół. On nigdy się na to nie odważył. Dlaczego nie znał serca ojca? Pamiętacie, jak ojciec odpowiedział: Synu, wszystko, co moje jest i Twoje, synu, dlaczego nie korzystasz? To nie działa na takiej zasadzie, że coś zrobisz. Ja zapiszę w kajeciku i. Okej, okay. będzie miał baranka na ucztę. Albo to i to. Nie. To wszystko jest ci dane, dlatego że jesteś moim synem. Haleluja. Bóg to daje. Wiecie, ludzie nie mogą zrozumieć, że taki łotr na krzyżu może być w niebie. Jak to całe życie grzeszył, dokonał zabójstwa w ostatniej chwili. W, w, zwrócił się do Jezusa i On będzie w niebie. Tak, będzie w niebie. Bo zbawieni jesteśmy z łaski Pana, przez ofiarę Chrystusa, nie przez nasze uczynki. Na tym polega łaska. I tu mamy taki wielki ząb w naszym mózgu, w naszym myśleniu. Jak to? Ilekroć chcesz zapracować na zbawienie, potkniesz się o kamień, o skałę zgorszenia, o kamień obrazy, którym jest Jezus Chrystus. Bo, szukuje, bo szukasz zbawienia przez własne wysiłki, a zbawienie jest dane przez ofiarę, przez wysiłek Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Czemu nie korzystasz? Czemu nie czerpiesz łaski za łaską błogosławieństwa? Wiem, że muszę zbliżać się do końca i ten zegar mnie niesamowicie tutaj ogranicza. Jak poznam, że nie jestem letni? Jak poznam, że nie jestem w takim stanie bliski wyplucia? Sprawdź, jakie jest, jaka jest Twoja moja reakcja na Jego słowo. Czy ono mnie dotyka? Czy Bóg koryguje moje życie? Czy pozwalam Słowu Bożemu korygować moje życie? Czy kiedy Pan mówi, to nie tak, musisz to zmienić? Czy ja to robię? Czy mam właściwy obraz grzechu, że nie traktuję grzechu jak pomyłkę, ale jak coś, co obraża Boga i to budzi mój smutek? Czy jestem naprawdę Chrystus, jest dla mnie tą najważniejszą ciągle osobą, tym, z którym chcę mieć bliską społeczność i relację, czy, czy już nie? Czy jest moim odkupicielem, zbawicielem, arcykapłanem, przyjacielem? Jedynym pośrednikiem, czy już nie? Czy mogę widzieć, że jednak ten wpływ Pana słowa jest taki, że to decyduje o tym, jak postępuję, co mówię, jak się zachowuję, czy już nie? To są takie symptomy. Że nabożeństwo ciągle jest dla mnie ważne, że wieczerza Pańska jest dla mnie ważna, że Słowo Boże jest ważne, że modlitwa jest ważna. Po tym będziesz mógł, będę mógł ocenić siebie. Ale wiedz jedno: on stoi u drzwi, on kołacze, on się nie zgadza z tym stanem, jeżeli taki jest w życiu Bożego Dziecka. I zrobi wszystko i będzie walczył do końca, abym mógł się podnieść Halleluja. Aby mógł na nowo przylgnąć do mojego Pana, aby On mógł na nowo działać w moim życiu. W tej książce, którą chcę podarować, którą chcemy podarować, bo to są za zborowe środki. Zobaczycie ludzi, którzy byli gotowi. Dla posłuszeństwa słowa wiele, wiele znieść. Stoję u drzwi. Jeśli ktoś mi otworzy, popatrzcie, jaka jest dalej obietnica. Jeżeli to się stanie, przyjdzie upamiętanie, to zwycięz... będzie zwycięzcą. Pozwolę mu zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zasiadłem wraz z Ojcem Moim na jego tronie. Będzie całkowite zwycięstwo. My może byśmy taki zbór przekreślili. Takich wierzących przekreślili dawno. To, 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 to nie są wierzący ludzie. On nigdy tak nie robi. Bądźmy ostrożni. On walczy. On, on ich zachęca. On ich napomina, karci. Ale w tym jest jeden cel, aby oni wrócili do społeczności. Dwie rzeczy. Jeżeli twoje, moje życie... Po... Wymaga tego, abyś otworzył drzwi i powiedział: Panie, a może jest tak, że są pewne dziedziny w Twoim i moim życiu, do których ciągle trzymasz zamknięte drzwi, żeby tam Jezus nie panował, to otwórz te drzwi, pozwól Mu wejść, skoryguj swoje życie, aby Jezus był Panem wszystkiego, nie części, bo to nie skończy się dobrze, jak tylko część. On chce być Panem całego Twojego i mojego życia. A także tych, którzy do tej pory nie otworzyli swojego serca przed Panem. Nie powiedzieli, Panie Jezu, przyjdź i zbaw mnie i przebacz i chcę, żebyś był moim Panem. Otwórz drzwi swojego serca. Po prostu w prostej modlitwie powiedz, Jezu, przyjdź. Przyjdź teraz. Pochylmy nasze głowy. Będziemy się modlić Będziemy się modlić. Jeżeli po prostu potrzebujesz, jesteś Bożym dzieckiem i potrzebujesz modlitwy, potrzebujesz zwycięstwa, nie będę nikogo tu wzywał, będziemy ogólnie się modlić, ale tam gdzie będziesz na swoim miejscu, po prostu powiedz: Zawołaj, Panie, na Tobie polegam, Tobie składam moje życie, przed Tobą otwieram drzwi mego serca. Tylko Ty. Możesz mi pomóc i Twoja moc, proszę Cię. I zaufaj Panu, że On wejdzie, że On pomoże, że On będzie błogosławił. Jeżeli ktoś dzisiaj potrzebuje modlitwy, zanim rozejdziemy się, drodzy, chcę przez chwilę modlić, aby Bóg dotykał Twojego, mojego życia, aby nas błogosławił. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, czegokolwiek to dotyczy, potrzebujesz wezwać teraz imienia Pana. Który Cię zna, wie wszystko. Chcesz otworzyć drzwi i powiedzieć: Panie, wejdź i zajmij się tą sprawą. Jeżeli są takie osoby, dajcie mi znać przez podniesienie ręki, żebyśmy się mogli modlić. Jeżeli są takie osoby, Hallelujah. Nie bójmy się, nie lękajmy się. Jesteśmy tutaj, aby sobie usługiwać. Czy jeszcze ktoś chce, aby się u Niego modlić? Będziemy się modlić. Panie, tak dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za łaskę. Tak modlimy się, abyś błogosławił tą osobę. Modlimy się, Panie, abyś rozpalał jej serce. Modlimy się, Panie, aby mogła mieć tą. Bliską relację społeczność z Tobą, aby była zwycięzcą w Tobie. Tak w imieniu Jezusa Chrystusa ją błogosławimy. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty, Panie, kiedy do Ciebie przychodzimy, Ty odpowiadasz. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy być otwarci, szczerzy przed Tobą. Tak w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy tą osobę dla chwały imienia Jezus i ogłaszamy. Jego zwycięstwo, zwycięstwo Jezusa w jej życiu. Halleluja, Amen.